Okej, okay, w grze zostały 24 godziny. Ile to będzie w rzeczywistości? Nie wiem. W ogóle to jest chyba najlepsze podsumowanie. Jak do tego wszystkiego tutaj dochodzi? Nie wiem. To jest taki pozbawiony sensu zlepek czegokolwiek. To jest makabra. Fiolka tripokainy jest w mojej kieszeni. Pieprzony deszcz, cały zmokłem. Lepiej pogadam sobie z gościem przy buldożerze. Jackson Neville, znany też jako Szajba. Facet ma kartotekę tak długą jak moje ramię. Muszę uważać. Ale parszywe zadupie. Przepytam Neville i spadam stąd. Tak długie jak moje ramię? Jezu, czy ten deszcz nigdy nie przestanie padać? Na wakacje to ja tu na pewno nie przyjadę. Jezu, Drake'a nie. nie było przy biurku, gdy wychodziłem. Nie będę tęsknił. Ej, blady! Czego tu szukasz? O nie. Blady? Norman Jayden, FBI. Możemy porozmawiać? No. Szukam właściciela niebieskiego Chevroleta Malibu z 83. Nie obchodzi mnie, jak tu trafił i czy został ukradziony, czy nie. Chcę wiedzieć, komu go sprzedałeś. Sorry, stary, nie kojarzę. Kiepsko u mnie z pamięcią do nazwisk. Do szkoły. Pamięć można zawsze przywrócić. Jeśli dowiem się, że sprzedałeś auto człowiekowi, którego szukamy, to czeka cię solidna odsiadka, mój Jackie. Chcesz mnie przestraszyć takim tekstem? Nie widziałem tego gruchota. Odpuść sobie. Niebieski Chevrolet to mój jedyny trop. Nie ufam mu. Niewiele pomoże mi ten szajba. Albo jest czysty jak łza, albo coś ukrywa. Lepiej przyjrzę się temu Zivo, nigdy nie wiadomo. Iwo. Lepiej przyjrzę się temu Zivo, nigdy nie wiadomo. Źle się czuję. Pocę się. Drżą mi ręce. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Lepiej przyjrzę się temu Zivo, nigdy nie wiadomo. Resztki prawdziwych gameplayów, ale też są... Ojej, puszczamy pinga. Nic. Obróć się. Krew? A skąd tutaj krew? Co to? Krew? Olej? Ślady butów? A skąd tu ślady butów? Rozmiar 13. To muszą być ślady szajby. Jedyna osoba, która ma rozmiar 13 według amerykańskiego. Rozmiar 10. Prawdopodobnie gość. Ktoś ma rozmiar 10. But. Odciski palców. Pewnie szajby. W tym miejscu odciski palców? Hemoglobina. No i co? Rozumiem, że to zbadałem, tak? Pingujemy dalej. Ślady opon w tym miejscu? To nie samochód, którego szukam. Ta sama marka opon, co w aucie, którego szukam. Czy samochód zabójcy tu był? Grunt to zadawać ważne pytania. A jak był, to kim był ten samochód? Tak.
Uwaga do Iwo. W warsztacie wykryto ślady pyłków orchidei w powietrzu. Jest tak nieczytelne, że nie wiem, co tu zostało sprawdzone, a co jakieś ślady niebieskiej farby. Te same ślady opon. Nie ma wątpliwości. Samochód zabójcy tu był. Niebieska farba, ślady opon. Muzyka przestała grać. Nie, nie, nie. Czyli w sumie wiemy, tak? No. Czyli był, ale to chyba... Zaraz. No, wiedziałem. Śmierdzi orchideą. Z tego wszystkiego nie wiem, czy wszystkie te małe pierdołki sprawdziłem, ale... Co by nam daje informacja, że wiemy, że samochód tu był? Możemy wziąć gościa i... Masz mnie, glino! Skąd ty się... Wóz był nieźle grzmotnięty, to go pomalowałem na groźny błękit. Na cześć nie. Groźnego skurwiela, co nie. Tu nim jeździ. Łapy na głowę, psie! Nie mam teraz czasu na zabawy. Zejdziemy sobie z widoku i załatwimy cię jak trzeba. Niech zgadnę, dźwigiem go teraz załatwi. Dość tego pierdzielenia. Masz mi opowiedzieć o gościu w niebieskim samochodzie. Chuj, rozumiesz? Okej. Druga szansa. Nie będę tracić czasu, Jack. Chcę wiedzieć, czyj to samochód. Okej. Nie obchodzi, czego chcesz. Nie jestem kapusiem. Lepiej od razu mnie zgarnij, gnojku. Masz ostatnią szansę, Jack. Nie utrudniaj tego. No i co mi zrobisz? Dobrze ci z oczu patrzę. To co? Zakujesz mnie? Lubisz fajerwerki, Jack? Bo założę się, że te zbiorniki mogą dać czad. Kurwa, stary, z wachą nie ma żartów! To był wypadek. A raczej ja opowiem, że to był wypadek, bo ty już nie będziesz w stanie w ogóle mówić, nie, Jack? Nieźle pierdolnie, ty z ciebie złamasz. Odbiło ci, stary? Cię wystraszyłeś, ty! Tego gościa w ogóle. BHP! Chciał, żebym pozbył się trefnego wozu i dał mu nowy na lipnych blachach. Miał kasę, a ja nie jestem ciekawski. Powiedział, że mam dać znać jakiemuś Paco z tej, no, błękitnej laguny. To wszystko, co wiem. Dokończymy naszą rozmowę na posterunku. Jesteś aresztowany. Masz prawo zachować milczenie. Wszystko... A nie. Jezu, nie teraz. Wszystko, co powiesz, może i będzie... Hej! Chyba masz jakiś problem, facet. Obróć się. Ah!
To była scena, kiedy on jego chyba chciał rozwalić tym swoją tą... tym swoim dźwigiem, czy coś takiego? Ale jeszcze raz, może mi zaimponował. Grozisz mu wszystko, ale jak powiedziałeś, złomimy BHP. Z benzyną nie ma żartów. Są bardzo mądre słowa. I myślisz, że to zabójca z origami zabił Manfreda? Z origami. Możliwe. Nie chciał, żeby coś przy nas wygadał. I podejrzewasz Gordiego Kramera, tak? Jego lub jednego z jego ludzi. Gordy ma zawsze czas i środki. Nie wspominając już o tej jego zrytej łepetynie. To nasz jedyny podejrzany. Ale dla mnie jest na bank winny. To twoje akta tej sprawy? Tak, pracuję nad nią od paru ładnych lat. Zebrała się z tego góra papierów. Pisma o origami. Myślisz, że zabójca zamawiał którąś z tych gazet? Jeśli przez ostatnie 30 lat choć trochę interesował się origami, może gdzieś tam jest jego nazwisko. Problem w tym, że mam ponad 500 osób. Guzik nam to daje. Zgłodniałam. Masz coś w lodówce? Żaden ze mnie kucharz, ale mogę ci zrobić jajecznicę, jeśli masz ochotę. Super. Wiesz, cała przemokłam, muszę się trochę ogrzać. Nie obrazisz się, jak wezmę prysznic? Nie krępuj się. Skorzystaj z łazienki tu obok. Kiedy będziesz się kąpać, zrobię jajecznicę. Słuchaj, oszczędzamy wodę? Lepiej przygotuję tę jajecznicę. Kurwa, jeszcze mnie... Jajecznicą nie ma żartów. Zajebie mnie, jak tej jajecznicy nie zrobię. Dobra. Shelby. Gdzieś w tej grze ukryta jest scena seksu. Na pewno będzie w klubie, ale może tutaj. Teraz nie pomylić się. Jajecznica się robi z burgerów, piwa, sera topionego, masła kokosowego, co to jest? Jajek. Wybieram jajka. Duże. To są duże jajka. To są bardzo duże jajka. Okej, okay, myślenie. Najpierw... Ma tupet, dziewczyna. Naprawdę ma tupet. Dziwne widzieć Cartera po tylu latach. Nic się nie zmienił. To nadal ten sam pojeb. Patelnia powinna być przy zlewie. A może masło, tak? Przecież przywrą. Chyba, że jakiś teflon, ale tak jest niedobre. Na masełku najlepsze. Shelby. Boże. A fuj! Jezu, co to powstało? On najpierw je rozmemłał i potem ten? Czy Cage cokolwiek rozumie? Ale tak robił Ramsey kiedyś, to się Polacy oburzali, więc może to jest jakaś... To jest budyń. Kisiel. Stare dzieje. Wiele się od tego czasu zmieniło. Biedny Manfred. Ledwo wznieśliśmy toast za stare czasy. Nie przyniósł mu szczęścia w nowych... No po... To jest jajecznica. Jajka powinny być już gotowe. To jest omlet. Omlet wyszedł. Jak w pysk strzelił, omlet. Zrobił omlet. Tak, przepraszam, się bulwersuję, ale z jedzeniem nie ma jaj, tak? Nie krępowałam się i wzięłam twój szlafrok. Na tobie lepiej wygląda. Hej. Okej, okay. O co jej chodzi? Umyła się, przebrała, teraz je... Ej, wygląda nawet smacznie. Notes. Co to jest? Notes, który zabrałam od Manfreda. W ciągu ostatnich 10 lat prawie 30 osób kupowało części do maszyn Royal. Zabójca może też.
Wiesz, sprawdzanie alibi u 30 klientów, jeden po drugim. To bardzo żmudna robota. Chyba, że spróbujemy powiązać ich z listą. Z listą prenumeratorów magazynów o origami. Jeszcze ją masz, prawda? No tak, mam! Loren, czekaj! Coś tak wkurwiasz. Wyluzuj, tak? Babka, zrobiłem ci jedzenie w ogóle. Nie było pieniędzy na animację jedzenia. Jeśli zabójca naprawdę używał maszyny Royal i jeśli prenumerował magazyn o origami, to jego nazwisko powinno być na obu listach. Wiesz, Loren, to tylko przypuszczenie, ale... No, być może. Jego nazwisko tu jest. Pomóż mi, znajdziemy go. Kamera. Co ta scena wnosi w ogóle? Jezu. Kąpie się pod moim prysznicem. Chodzi w moim sztafroczku. Śpi w moim łóżeczku. O co tu chodzi? Tak? Teraz coś mieli mówić? To było jakieś takie już... Zabrakło budżetu i... Jedyny facet na obu listach umarł, gdy miał 10 lat. Wykopiesz go? Żeby upewnić się, że nie żyje? Ja wiem, że to nie ma sensu. Chyba, że zabójca się pod niego podszył. Po co udawać dzieciaka, który umarł 30 lat temu? Właśnie tego chcemy się dowiedzieć. Nazywał się John Shepard. Gdzieś tutaj powinien być jego grób. Nigdy nie odpuszczasz, co? O co tu chodzi? Jest zimno, pada deszcz, a ja stoję na dworze cały przemoknięty. Jakby... Po prostu kocham tę pracę. Jakby wynaleźć rzecz, która chroni ludzi mechanicznie przed deszczem i jest przenośna, i lekka, i łatwo rozkładana. Czemu nikt czegoś takiego nie wynalazł w tym świecie? Dziewczyna ma własny rozumek. Nie ma sensu się z nią kłócić. Łysy. Wyskakuj z... Kramer. Powinienem badać sprawę Gordiego Kramera, łażę w deszczu po cmentarzu i szukam grobu dziecka zmarłego 30 lat temu. Przepraszam. Przepraszam, szukam grobu małego chłopca, który umarł jakieś 30 lat temu. Nazywał się John Shepard. Nie wie pani przypadkiem, gdzie może leżeć? Groby dziecięce są w kwaterze obok. Dziękuję. Dzień dobry, szukamy grobu dziecka. Nienawidzę cmentarzy. Cholernie mnie przygnębiają. Trzeba jej to przyznać. Nieustępliwa z niej laska. Jest przekonana, że wpadła na jakiś trop. Ale nadal uważam, że tracimy tylko czas na tym parszywym cmentarzu. Im szybciej znajdziemy grób, tym szybciej będę mógł się stąd wynieść. Pora odszukać grób Johna Sheparda. Kwatera dzieci. Tak się pisze? Theodore Brown. W 1939 zmarł, a przed wojną, to nie... No, chcecie podpisy? Mogę włożyć podpisy, jak coś. Zapytam starą babcię, mówię. Nie, już, niestety. Przepraszam pana, szukam. Dobra, nieważne. Sam sobie poradzę. Co się stało? O co mnie spytałeś, pana? Eureka. Figurki origami.
Cholerny zbieg okoliczności. Ciekawe. Kwiaty są świeże. Zdaje się, że ktoś nadal opiekuje się grobem. Biedny młodzik. Znałem go dobrze. Znał pan Johna Shepharda? Pracuje na cmentarzu prawie całe życie. Pamiętam, co się stało. To był 77 październik chyba. Jest retrospekcja. Wy ze strony gnojki, wynoście mi się stąd. No jazda, poszli won, wy cholerne darmozjady. I nie pokazywać mi się na oczy, póki ta stara dziwka nie wróci z roboty. Znowu się upił. I co teraz robimy? Znowu pada. Jak siedzimy na dworze, to cali zmokniemy. Ale wtedy nas pobije. Nie jesteśmy z cukru. Chodź, pobawimy się. No złap mnie! Nie, Cage. Nie możemy przyjść w tej rurze? Albo gdziekolwiek? To jest grub. Mieliśmy się gonić. Nie rozumiem. John chce mnie podsadzić. Już lecę. Mama wróci późno z pracy. Ona nie pozwoliłaby tak nas traktować. John ma rację. Nie możemy tak tu stać cały dzień. Lepiej pójść się pobawić. Lepiej pójść się pobawić. Ile macie lat? 2 i brak mu zwojów? Stanie w deszczu to nic. Gorsza jest stanie przy nim, jak się wkurzy. Stanie w deszczu to nic. Mieszkanie w Polsce. Słynne trzymanie Cage'a przycisku. Co on chce ode mnie? Zgadnijmy, co on chce? Okej, pojawiła się petycja o napisy. Skoro ten nie ma problemu. To było w dźwięku. Głosy, efekty, muzyka. Języku. W jakim języku gdzie napisy? Damy po polsku, żebyście rozumieli. Szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, polski. Zatwierdzam. Aj. John jest za szybki. Nigdy nie chce na mnie zaczekać. Nikogo nie ma na budowie. Można się tu spokojnie bawić. Spokojnie utopić. Jakbym nie zdążył, to co się stanie? Czy się nabije na pal? Są pośledzone dzieci. No ho! Uważaj na głowę! Boże, jest tak mały, że... Jen, nie mogę, ale ślamazara! Cage piszący dzieci to jest koszmar. Czy to jest czas na momenty paranormalne? Nie umiem. Rusz się! Czekam na ciebie! Ech.
ciebie, ale ślamazara! Jesteś na górze? Na co czekasz? Idziesz czy nie? A o co tu chodzi? Co to za zabawa? To jest ten berek z dupy? Byłem kiedyś dzieckiem, to nie było tak upośledzone jak to. W deszczu nikt nie był normalny, nikt nie chciał moknąć. Jezu, nie mogę tam wejść, bo kurczę. Rusz się! Czekam na ciebie! O, nie, tu było coś. Lewy shift to jest nowość, nigdy go nie używaliśmy. Kiedyś nigdy nie był dzieckiem. Chyba szedł tędy. To jest najbardziej creepy dziecięca zabawa. Okej, tu są schody, bo kamera nie pokazała. Jakie durne dzieci tak się bawią. To jest takie coś, co zobaczyłeś w filmach, gdzieś, gdzieś się goniły czasami. Kamera... Co? Geronimo, no. Nie rób tego, bo pewnie i tak nie umiesz. Wcale, że nie. Właśnie, że umiem. Tylko popatrz. Jest, co tu się odwala. Boję. Bułka z masłem. Okej. Rusz się! Czekam na ciebie! A, muszę wam balansować, tak? Jezu. Ale zabawa ta gra. Co? No coś było, jakiś ten, ale nie od tej strony, od tej, dobra. ED? I prawy? A ten głaz? Wszystko jest jeden. 4, 5. A, Jezu. 6. Skurczysyn Cage. 7, 8, 9. Do ilu? 10. Test na inteligencję. 11, 12, 13, 14, 15.
chujkę. 18, 19. Zaraz się nie pomylić. 20. Mistrz zabawy wchowanego. Jezu, nie, to Cage, jakieś dowcipy. Nie strzelam, są dowcipy. Ten płacz? To głos Johna! Doprawdy. W betoniarce. Jeśli to jakiś żart, to pożałuję. Muszę iść za jego głosem. To nie jest takie proste. Pomocy! O! John! Moja noga! Noga mi utknęła! Jak ty się tam znalazłeś? Wyciągnę cię! Co to? Skąd się tam wziął? Tak nie da rady. Jak? Jak się tam noga utknęła? Prąd by cię zwiał od razu. To jest przepływ, to się nie napełni, jest bez sensu. Jak coraz więcej wody? To jest jakiś kanał odpływowy. Ale biedaczyna nie znalazł nikogo. A jego braciszek utonął, gdy rura się zapełniła. A chłopak, który przeżył, co z nim? Więc wiem tylko, że dzieciaka zabrali rodzicom. Chyba został adoptowany. Cóż, zdaje się, że będzie burza. Po czym sądzisz? Pora zbierać się do domu. Będzie burza. Wszyscy... Tak gra się mogła też nazywała, nie wiem, Heavy Sun? Straszna historia. John Shepard utonął w strugach deszczu na oczach brata? Myślisz, że on... że to zabójca z origami? Chodź, wracamy już do auta. Idzie burza. A myślenie. I znowu mnie zaskakuje. Zazwyczaj nie lubię być zaskakiwany. Fajna, nie? Nic tu już po nas. Chodźmy stąd. A? Czekaj. O co ci chodzi? O tamtego człowieka. No i? Łysy. Ojciec Gordiego? Co on tutaj robi? Kładzie kwiaty na grobie Johna Sheparda. Jest mu smutno. Patrzy się w dół. I ma parasol! Widzieliście to? WTF. Tutaj musi mieć, żeby obsługiwać parasol z inteligencją tych postaci, to musi robić osobna osoba. Jego stać. Ale innych nie. WTF. Ojej, Lachon z absolutnej dupy. Domyślamy się teraz, gdzie scena w klubie, albo będziemy przygotowywali się do sceny w klubie? Yeah, ulubione sekwencje Cage'a, które pamiętamy z Detroit Become Human. Hej. Paco Mendes. To on wynajmuje od doktora mieszkanie na Marble Street. Mengeles. To może być zabójca. Yeah. Czujecie to? Jeśli ten Paco jest jednym z kolegów doktora śmierć, to muszę uważać. Dobry kawałek leci. Nadal nie pozbierałam się po wizycie u doktora śmierć. Nie, zginął koleś. Nie mam nic przeciwko techno, trance czy co tam jest, ale to jest naprawdę głośne. Nie mam nic przeciwko techno, technology, hydraulics, coś tam, ale to jest głośne. Miejsce zabaw śmietanki. Raczej nie w moim stylu. Plan. Wszystko będzie dobrze.
znajdę gościa, zadam mu parę pytań i wynoszę się stąd. Yeah. Kto pomyślał, że spotkanie w klubie będzie dobre? Paco? Paco Mendes, facet, któremu doktor wynajął mieszkanie. To nie typ, którego przedstawiłabym swojej mamie. Yeah. Pora zadać mu parę pytań. Kto to pisał? Barman. On będzie wiedział, gdzie znajdę Paco. Okej. Okay. Yeah. Paco? Szukam Paco Mendeza! Gdzie go znajdę? Siedzi przy tamtym stoliku. Zna panią? Nie, ale muszę z nim pogadać. To niemożliwe. Pan Mendez prosił, żeby mu nie przeszkadzać. To co? Przepraszam panią, tylko z zaproszeniem. Milusiński goryl Paco nikogo nie przepuszcza. Muszę wymyślić coś innego. Te problemy ludzi, tak? Rozumiem, żeby to tłusty Makua przychodził do Paco i Paco nie lubił facetów. Ale przychodzi jakiś lachon, tak? I chce pogadać z Paco. No chyba, że Paco jest myślicielem, przychodzi do klubu techno, żeby, nie wiem, zastanawiać się... O, co to jest? Paco, misiaczku. Zdaje się, że Paco lubi seksowne dziewczyny. Nie. Seksowne i głupie. Nie. Cage, co ty wymyśliłeś, debilu skończony? Cage, który myśli, musimy zrobić tak, żeby laska się rozebrała. Mieliśmy scenę pod prysznicem. Tutaj, czy w klubach są prysznice? Proszę mi sprawdzić, tam wraca agent. W klubach czasami leci piana z góry, ale to może, okej, na tą informację nie dotarł. Muszę pokombinować, jeśli chcę porozmawiać z Paco. Poszukam jakiegoś miejsca, gdzie się przebiorę. Za kogo? Może zwrócę jego uwagę, jak zakręcę się wokół niego z walorami. Jezu, nie, Chryste Boże, Cage rozumie kobiety. Nie, kobiety w grach Cage'a. Wchodzę tłustemu Shelby'emu do podprysznic, chodzę w jego szlafroku. Tak? W jego szlafroku! On w ten szlafrok pierdzi. Pewnie drapie się przez niego w dupę i tak po dupie. Przepraszam, nie, to jest jakiś, to jest dramat. Ale dobra. Tutaj muszę się przebrać. Podejrzewam, że ówczesna prasa mówiła odważna scena. Rola kobiety w grach. Nie. Barman, muszę się napić. A nie, tak? Sorry, nie wiem, gdzie to w ogóle jest. Zatem, że kible są przy wejściu, tak, ale pod lasem, no tak, tego. Jestem ciekaw, czy też przyjechała na motorze w tym deszczu. Co, będę musiała ukryć strój jakiejś lasce. Ukraść, przepraszam. Ale podoba mi się to wnioskowanie. Paco lubi dziewczyny. Jezu, nie. Kto to wymyślił? Jakie pytania chcę mu zadać w sumie? Okej, co tam się dzieje? To są jakieś laski, można spytać, czy... Dobra, że ty idę, tak? Teraz, co to jest?
nie, to z... chciałem tam to z wyjścia. Czy to będzie na tubie? Tak. To oczywiście. Można iść spać. Jak ktoś musi spać, bo jest późno, a jest późno, to oczywiście zachęcam. Okej, czy to jest kibel? Dobra. To nie jest kibel. Może to jest kibel. Okej, co ja teraz mam zrobić? Jestem w kiblu. Mam motywację, by się rozebrać, więc cage tam pewnie. Pora zagrać gorącą laskę. Yeah! Ej, co tu się nie stało? Nie jestem taka jak inne by cage. Tak? Teraz co to jest? Dół? Nie, bo... Jezu Chryste. Kiedyś chciałem coś tak urwać, nigdy się nie udało, ale okej. Tak, dokładnie reklama Mentosa. Nie wiem, umysł Cage'a to jest coś niesamowitego. Yeah. Co się zmieniło na dobrą sprawę? Myślałem, że nie wiem, zmieni jakiś strój, cokolwiek. Tak? Jakby się na chlała wyglądały tak samo. Nieważne. To był pokaz technologii. Teraz co tu mamy? Jak to mówią, pokaż co masz. Czas zakołysać biodrami i poruszyć bako. Te teksty to jest kopalnia złota. Okej, okay, pora na przedstawienie dla parszywego Paco. A skąd wiesz? Tym razem nie może mnie nie zauważyć. Wygląda jak na kulturalnego informatyka. To jest takie kurde debil Cage. No kochasiu, zobaczymy, czy temu się oprzesz. No, ona chce tylko pogadać, tak? Właściwie to chyba zrobiłam wszystko dla informacji. Trochę to straszne, jak się zastanowić. W sumie jeszcze raz. Dla kogo to robi? Tego pajaca, którego znalazłeś? Tako nigdy się na to nie nabierze. Pamiętaj, facet, który nosi taką kurtkę, jest zdolny do wszystkiego. Muszę kupić taką kurtkę. Jaką kurtkę ma Paco? Jak ta kurtka działa... Kurtka Paco. Teraz sprawdzimy. Yeah! Ci z tymi sztankami siedzą, zderzają się, piją. I siedzą, zderzają się, stoją, zderzają się, piją. Stoją, jest nawet ten taki zapętlenie animacji, zderzają się, piją. Ja tak wyglądam na imprezach, też zawsze piję cały czas. Część jakąś wodę czy coś. Ej, uwaga, Paco, Miśku, taniec. Ej, to wyglądała brzydko, tak? O jest. Paco, to ja. Nic, ani do rytmu, ani nic. Z Paco patrzy.
Jaki będzie wstyd przed Paco. Ostatni raz, okej? Okay? Pasz! Henryk, co to się dzieje? Czy ta pani tańczy dla mnie? To jest piosenka, która została zainspirowana, mi się wydaje, przez pasjona... Ja? To jest taki wydać, wow! Paco? Nie. Jezu, nie wiem, wyobraź sobie, Kate siedzi w domu i myśli, więc zwraca swoją uwagę niesamowitym tańcem. Uwagę, Paco, który, jeszcze raz, Paco wynajmuje mieszkanie od gościa, który próbował mnie zabić. To twój szczęśliwy dzień, skarbie. Zaprasza cię do stolika. Cześć, miło, że przyjęłaś moje skromne zaproszenie. Jesteś tu nowa, skarbie? Jesteś z Hearthstone'a? Na pewno zauważyłbym cię wcześniej. Nazywam się Paco, a ty? Medusa. Jestem Medusa. No... Podoba mi się, jak się ruszasz, Madison. Aż mi przez ciebie ciśnienie skoczyło. Może dokończymy naszą rozmowę gdzieś, gdzie będzie przytulniej. No, tak, Zoltan. Zoltan, tak. Tak, chodź ze mną. O Boże. Orzesz. Ale paskudny typ. Jezu, myślałem, że ale fajny ten Paco. Wszystko będzie dobrze. Mam plan, wiem dokładnie, co robić. Teraz nie pora zgrywać delikatnej. Nawet jeśli totalnie miękną mi nogi. Co to za tekst? Od czego ci miękną teraz nogi? Za nim do jego biura. Okay, zgubiłam się, powiem szczerze. Nie patrzyłam, że on szedł po ten... Gdzie jest biuro Paco? Tam są schody. Przepuścisz mnie, jest laska z takim ten... Nie, Paco zajebisty kolej, strasznie miły, fajny, nie wiem, co tak go oczerniają. A koleś, który przychodzi z pociętymi żyletkami kolanami, jest spoko, tak? Co się gapisz? Teraz idź za nim do jego biura. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. O co tu chodzi? Nie mogłam wtedy zapytać w ogóle? Chodźwa. Popełniasz największy błąd w swoim życiu, Madison. Błąd to było już wzięcie udziału w tej grze. Mam złe przeczucia. Nikt nie wie, że tu jestem. Jeśli coś się stanie, nikt mi nie pomoże. No, ale... Wchodzę i przystawiam mu broń do głowy. Co? A potem spadam, zanim wpakuje się w kłopoty. Wszystko z motywacji. Będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Teraz idź za nim do jego biura. Czy przychodzę, tak, jeszcze raz. Przychodzę tutaj, robię tu jakiegoś gościa z jeba, którego poznałam w motelu, do którego przyjeżdżam, bo co, nie mogę mieszkać w swoim mieszkaniu? Bo mnie atakują wirtualni ninja? Czy to będzie wytłumaczone na końcu? No, to witam w moim królestwie. Co tu będzie? Są memy z 50 Shades of Grey powinny wejść. Strasznie fajny ziomek. Wezmę to. Będzie ej, muzyka zajebista. Paco to fajny gość. Co za muzyka? No, Jezu. To pokaż mi, co potrafisz. Rozbierz się. Zagramy w Gwinta. Powoli. Madison. Ściągaj wszystko, mała. Paco. Może najpierw...
Porozmawiamy. O nie, nie musimy rozmawiać, mała. Już się nagadałem. No, pokaż mi, co potrafisz. Wyjście drink. Mogę się czegoś napić? No wiesz, coś mocniejszego. Żeby przełamać lody. My już przełamaliśmy lody, zaraz będzie parno. Dawaj. Rób swoje, dziewczyno. Wyjście. Przepraszam. Ale zaszło... Co to za muzyka? W ogóle. Słuchaj, to ja już sobie pójdę. Nie gniewasz się? Nie. Może innym razem. Czy to wszyscy mają spluwy? Skarbie. Mam dosyć marnowania czasu. Teraz albo nigdy. Paku, pojebany jesteś. A mnie się nigdy nie odmawia. Jezu, nie, to za, co to za w ogóle ten rozmowy, że pies broni? Gliny se przestawiają spluwy. Chęć chciał, żebym to zrobił. Czas. Rób co tylko trzeba, Matt. Graj na zwłokę. Ale nie wiem, co chodzi w sumie. Miałem wejść, przyłożyć mu spluwę do głowy. Lampa. Gdyby tylko udało mi się ją chwycić. Już to wiem. To absurd jest. Co ona chce uzyskać? Mam szybciej trzepać tego myszka? Czy możesz ją chwycić, tą lampę, tak? Pako się nic nie broni. Ścieżkę muszę mieć. A czemu ona chce chwycić tą lampę? Cage, ty! Tak się łoi gościom tyłki. Dajesz laskę. Co tu się odpierdala? Do mamy też tak dobra. Mówisz, Cage? Scena druga. Teraz kochaś śpiewa. Nie, dobra. Myśl tą... Czas wstawać. Mam nadzieję, że nie rozwaliłam mu głowy. Robisz to. Paco! Wezwiesz pomoc, to cię zabije. Łapiesz? Co? Co to za świat? Czego chcesz? Dokładnie. Wynajmujesz mieszkanie na Marble Street. Chcę wiedzieć po co. Mieszkanie? Pojęcia nie mam, o czym ty mówisz. Brak ci jaj, panienko. Ale niedługo się dowiesz, co znaczy mieć jaja. Co to ma znaczyć, że ona się dowie? Cholerna, cicho! Zabiję cię! Szefie? Wszystko w porządku? Zajęty. Boże, Cage. Jeśli Paco tak bardzo ci zależy na tych klejnotach, Paco, to lepiej zacznij gadać. Co robisz? Przestań! Przestań! Spoko, dopiero zaczynam. No, jeszcze? Nigdy nie byłem w tym mieszkaniu. Dałem klucze jednemu gościowi. Mówił, że szuka lokalu. Miał kasę. Jak się facet nazywał? Nie pamiętam, jak się nazywał, przysięgam! Jezu! Sorry, jeszcze raz, Paco, dobra? Lewa ręka, teraz tak, najpierw trochę mocniej ściskam, potem bardziej. A teraz szybkim, zdecydowanym ruchem! Nazywał się John Shepard. Nic więcej nie wiem. Przysięgam. No
proszę, nie było tak ciężko, prawda? Świetnie się bawiłam z naszym sam na sam. Ale pora na mnie. Do zobaczenia, kokasiu. Co ty sobie myślisz? Następnym razem pomyśli dwa razy, zanim zabierze jakąś laskę do siebie. Jaja the game. To imię, które dostałam. John Shepard. Czy to może być imię zabójcy? Chyba niedługo się dowiem. Niezły sposób, żeby zmusić faceta do gadania. Muszę sprawdzić, nie wiem gdzie, w pracy. I co ty na to? Nieźle ci poszło, co dziewczyno? O, dziewczyno, to Cage o sobie mówi w głowie. Pora się stąd wynosić. Do widzenia panu. Głowa mi pęka. Już nie piłaś niczego. Wychodzenie the game. Tak, na lewo jest bar. I na prawo jest wyjście z tego co pamiętam. O mój Boże. Scena w klubie. Przyszedłem do Paco. Paco? Nie ma tu żadnego Paco, koleś. Spadaj. Jesteś tego całkowicie pewien? Jest w swoim biurze. Tam, schodami na górę. A, to ty. Przestraszyłeś. Nie słyszałem, jak wchodzisz. Jakaś szalona dziwka była tu dzisiaj po południu i wypytywała mnie o mieszkanie na Marble Street. Nie wiem, co ty tam wyrabiasz i nie chcę wiedzieć. Ale co by to nie było, zaczyna przyciągać uwagę. Zabójca. Z origami. Wiem, że wyrwałeś mnie z więzienia i w ogóle. Ale ta pojebana suka prawie mnie zabiła. Zrobiłem, o co prosiłeś. Chyba spłaciłem swój dług. Ej, czekaj, co robisz? Nie podpierdalaj, stary. Nie, nie, czekaj. Mogę ci jeszcze w czymś pomóc. Nie! Nie zabijaj mnie! Myślenie. Nie ma czasu do stracenia. Muszę znaleźć Paco. Wiemy, że Paco nie ma, więc... Paco. Szedłem tutaj. Kamera nie pokazuje, co się dzieje. Napięcie rośnie. Zawał serca. Aha! Coś muszę zrobić. To jest ten...
najgorsze sceny walki w grze. W grach. Nie mamy kamer, nie ma świadków. Pytanie. Czy Paco znał faceta, który go odwiedzał? Sorry, nie mówię po psiemu. Czytaj z ruchu ust, złama się, bo nie mam czasu ci tłumaczyć. Czy Paco zna gościa, tak, czy nie? Okej. Co? Mówił, że nazywa się John. Kumpel Paco. Zawsze szedł prosto na górę. Kuźwa, to ślepa uliczka. Nigdzie mnie to nie zaprowadzi. To okej. Podejrzany nie żyje. Ktoś chciał mnie właśnie zabić. Chyba jestem na dobrym tropie, co? Fajnie, nie? Paco znał zabójcę. Dlatego zginął. Możemy tego sprawdzić? Tak? Myśli. Wygląda na to, że przez większość czasu dostaje po dupie. Co to znaczy? Tak jak ja w pubgu. Skończę w wariatkowie, jeśli dalej będę tak działał. Dren niemal skręcił mi kark. Czemu cię nie zabił? Nawalał ci na kataną, a potem wyszedł. Zabójca mógł zostawić jakieś ślady w biurze. Mógł mnie zabić. Czemu tego nie zrobił? Było za ciemno. Wszystko działo się tak szybko. Nie widziałem jego twarzy. To co, nie wzywałem policji? Co jest? Okularki mi spadły. Ta Ira, Iwo. No co jest? A. Madison Page. Czego tu szukała dziennikarka? Co to za baba w ogóle obleśna? Kim ona jest? To dziennikarka czy fotografka w sumie? Jezu, zwariuję. Najpierw mówi, że jest fotografem, chyba że kłamała. Kaliber 45. Kieszeń płaszcza. Urwałem mu ją w trakcie bójki. Dwa rachunki z tej samej stacji benzynowej. Ciekawe. Paco Mendes nie był świętoszkiem. Jego akta są jak książka telefoniczna. Zabójca tu czegoś szukał. Przyczyna śmierci? Zawał serca. Kula między oczy. Śmierć nastąpiła natychmiast. Napisach było chwilę później. Jezu, nie! Jest rozdwojenie jaźni tłumaczące. Feromony orchidei. To cholerny zabójca z origami. Feromony orchidei. Znowu Madison Page. Może być świadkiem. Więc może w innym języku to wszystko ma sens, nie? Po ukraińsku, nie wiem. Nie wiem, czego nie sprawdziłem jeszcze, bo z uwagi na ten nadbóg tych... Madison Page jest zabójcą origami. Z origami, przepraszam.
Ryby nie mają wody. Dostaję drgawek i zimnych potów. Muszę szybko wracać do hotelu. Czegoś chyba jeszcze... Muszę iść. Nie ma co się zastanawiać. Chyba musi iść faktycznie. Cześć. Najtłustsze bity w mieście u Cage'a. Taki absurd. Morderstwa, klub nadal funkcjonuje, tak? Ochroniarze sobie nic nie wiedzą, tak? Przychodzi policjant, przychodzi jakaś baba. Potem jakiś koleś, który wygląda jak ten Tyrant z Residenta. Na końcu glina, zostaje trup. Co oni sobie będą myśleć w ogóle, nie? To jest jakaś... kiedy zauważam, że nie żyje. Dokładnie. O Jezu, nie. Czy żyje, czy nie żyje? Czas na odcinek na chuj. Jo, żyja. Tak, nie mam nic do techno ani trends, ale to jest naprawdę głośne. Nie mam nic do remontów, ale to jest naprawdę głośne. 113 mm i cały czas rośnie. Na chuj się żyje. Co tam? Hej. Ethan. Nic ci nie jest? Co? Zabiłem człowieka. Nie miałem wyjścia. Co ty na to? Nie miałem wyjścia. Ale w języku komputerowym w 2010? Super. Nie jesteś zabójcą z origami, Ethan. A, wszystko okej. Okay. Nie odpowiadasz za te morderstwa. Udowodnię to. Dziękuję. Kim pan jest? Dlaczego to robisz? To nic okay. Nie zmieni. Liczy się tylko to, żeby uratować Shona. Jak? Dlaczego? Po cały... Jezu, pewnie. Odbiję sobie za Wiedźmina. Pianinko. Jak masz zakodowane, to samo pianinko gra, kiedy umiera syn, kiedy syn, z synem się bawisz. Kiedy się całujesz, kiedy srasz. Skończyły nam się kawałki. Jest odgłos... W tym klubie to pianinko powinno napierdalać. O Boże. Kuł jak do góry. Dlaczego to się dzieje? Kejdź. Czy w końcu zdejmie mu te spodnie brudne? Odważna scena w grach. To są kute E, których nie wolno spieprzyć. Spieprzyć? Najpierw naciskam E. Nie, najpierw skrzywdziłem ją? Nie wiem, co się stało. Jezu, nie było E jakieś.
Że oni nie wiedzą, trzeba zdjąć ubrania, więc... Jest tak upośledzona scena. Łóżko jest na górze! No i litość boską. Nie, co jest grane? Jest ta puenta na koniec. O Boże. Jest jakieś myślenie? Dobra, co tu się stało? Gdzie ja jestem? Jaki z tego morał? Jaki jest sens tej sceny? Aż mrugnęła oczami. Wreszcie zasnęła, tak? Może to o to chodzi, jakaś jest głębia. Myślenie jakieś? Okej, okay, Madison. Jest jedyną osobą, której mogę zaufać. Ale to, co muszę teraz zrobić, muszę zrobić sam. Okej. Okay. Czas? I tak już straciłem za dużo czasu. Muszę przejść ostatnią próbę. I am acting. Jezu, teraz te napisy lecące. Okej, okay. Origami. Jeszcze tylko jedna figurka i znajdę syna. I będę mógł go spokojnie zabić. Wrzucę go tym razem pod, nie wiem, pociąg. W innych okolicznościach mogłoby się między nami ułożyć. Okej. Okay. Jeszcze śpi. Żadnych pożegnań, żadnych wyjaśnień. Odejdę, zanim się obudzi. Co zrobi w takim razie gest w prawo? Przykryje ją? Ostatnie spojrzenie. Tak? Thank you, pan operator, nie z Sekiro. Jakieś myśli jeszcze? Tak, dokładnie, syn musi poczekać. Jeszcze, żeby Shelby zaliczył, tak? Będzie ten. Love boat spełniony. Dobra, ale najpierw tak. Ręce umyć. Ten palec cały czas ma tą wielką dziurę. Jezu Chryste. Kawał mięsa. Tak? Może sobie przypalił go chociaż. Cały czas wielki kawał mięsa, który wystaje. Kto to jest? Co to się stało? Nie no, wygląda dobrze, tak? Opatrzony. Wypstrykany. Tak? Przed ostatnią akcją. Te spodnie ma oczywiście bez zmian, tak? W Stanach spodnie były drogie wtedy, to był kryzys. Thank you, operator. Co my tu jeszcze mamy w tym motelu? Szafy się już nie da otworzyć. To ona jest zabójcą origami. Co to wszystko znaczy? Telefon się nie rozbił, zwróć mi uwagę.
Nie. Przez cały czas. Powinienem się tego domyślić. Żadnych pożegnań. Co się stało? Wiej co. Myślałem, że coś dla ciebie znaczę. Co? Skąd ten pomysł? Jest z ciebie pielęgniarka, jak na cholerną dziennikarkę. Ethan, chciałam ci powiedzieć, ale... Jak zatytułowałabyś swój artykuł? Sam na sam z seryjnym zabójcą? Albo nie, jak złapałam zabójcę z origami? Może napiszesz książkę? Liczę, że było kurwa warto! Ethan, nie. To nie tak, Kate, ja... To nie tak, jak myślisz. Okłamałaś mnie, Madison! Ale przez jak? Cały czas wciskałaś mi kit! Myślałem, nic nie mówiła! Że chcesz mi pomóc, a ty zbierałaś materiały do pierdolonej książki! W łóżku z origami? To zniknęła. To prawda. Jestem dziennikarką. A się kłamała. I wiedziałam, że jesteś ojcem chłopca, który zaginął. I... Cage? I chciałam o tym napisać. Ale potem zobaczyłam, przez co przechodzisz, żeby uratować syna. I zrozumiałam, jak bardzo go kochasz. Chciałam powiedzieć ci prawdę. Ale nie potrafiłam. Bałam się, że możesz mi nie uwierzyć. Bałam się, że każesz mi odejść. Chcę tylko, żebyś znalazł syna całego i zdrowego. A kiedy to wszystko się skończy, chcę być przy tobie. Okej. Okay. Spoko. Przepraszam, Ethan. Tak mi przykro. Pójdziesz. Prawda? Tak, dzieciak się topi. Po ostatnią figurkę origami. Ostatnie litery. Wtedy dowiem tak. Się, gdzie jest Sean. To jest people who annoy you. Dosłownie. Pianinko! Nie mogę cię stracić. Dlaczego nie możesz go stracić? Jak ten związek powstał? Animacja wkładania ładna jak nawet czasem. Będę jechała za tobą w motocyklem. Pójdę po coś do jedzenia. W deszczu. Zaczekaj tu. Wrócę za 10 minut. Opierdolimy coś na ciepło. Dobra. I potem pojedziemy po twojego syna. Co jest? Żal. Tak się bałam, że mi nie uwierzy. Głupia. Źle zrobiłam. Powinnam mu się do wszystkiego przyznać wcześniej. Ja... Chyba coś do niego czuję. Fajny. Znajdziemy jego syna i udowodnimy, że jest niewinny. Tak? Teraz, gdy wie, kim jestem, mogę mu pomóc. Ta logika to jest taki bełkot. Teraz musimy odnaleźć jego syna. I chyba wiem, gdzie szukać. Okej, moment, zrobię tutaj cięcie. Bo to mamy 1,5 godziny tego cyrku. Bła.